Stacja TVN emituje kolejne odcinki teleturnieju Milionerzy. Czy tej jesieni poznamy kolejnego, szóstego zwycięzcę, który sięgnie po milion złotych? W 654 odcinku teleturnieju Hubert Urbański zadał uczestnikowi gry pytanie za 250 tysięcy złotych, który z nich na początku XX wieku był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnik długo zastanawiał się, czy grać, czy może zrezygnować, ryzykował utratę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Postanowił zdać się na los. Z jego wyliczanki, która rozbawiła huberta urbańskiego i publiczność, wynikało, że powinien grać dalej. Zatem gracz zaryzykował i obstawił odpowiedź: a, czy słusznie? Dziesięć pytań za pięćset złotych z milionerów. Szybki quiz dla prawdziwych bestrzaków Alois Salzheimer był niemieckim lekarzem, psychiatrą i neuropatologiem. W 1912 roku przeniósł się do Wrocławia i był profesor psychiatry Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatem odpowiedź, była prawidłowa. Uczestnik wygrał 250 tysięcy złotych i mógł grać dalej. Pionowa kieszeń zimowej, sportowej kurtki, zapinana na suwak po lewej stronie klatki piersiowej, nazywana jest, to pytanie, warte było pół miliona złotych. Gracz jednak po namyśle zrezygnował z udzielenia odpowiedzi na nie. Wolał nie ryzykować. Zabrał 250 tysięcy złotych, które wygrał dotychczas. Zimowe, sportowe kurtki wyposażone są w pionową kieszeń na drobne rzeczy. Zwana jest ona kieszenią Napoleona lub kieszenią napoleońską, gdyż zwykle na wszystkich wizerunkach Napoleon Bonaparte stoi w takiej pozie, że jedną dłoń trzyma pod płaszczem na piersi. Zatem obstawienie odpowiedzi B pozwoliłoby graczowi wygrać 500 tysięcy złotych. 19 września 2022 po raz piąty w historii tego programu padła główna wygrana. Zawodnik musiał odpowiedzieć na pytanie o kompozytora popularnego wazji utworu Modlitwa dziewicy. Szczęśliwym zwycięzcą został Tomasz Orzechowski, który uwielbia kwizy i od lat bierze udział w teleturniejach. Dotychczas w milionerach główna wygra padła pięć razy. Milion złotych w polskiej wersji programu wygrali Krzysztof Wójcik, który swoje pytanie za milion usłyszał w 2010 roku, oraz Maria Romanek, która dołączyła do niego w 2018 roku. Kolejna była Katarzyna Kant, wysocka z Gdańska. We wrześniu ubiegłego roku czwartym milionerem został Jacek Iwaszko, który odpowiadając na pytanie kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie, wygrał milion złotych. Poprawna odpowiedź brzmiała, 1 stycznia 2001 roku. Stacja TVN postanowiła odświeżyć teleturniej milionerzy. Będzie można wygrać aż dwa miliony złotych. Niestety zasada ta dotyczy tylko odcinków specjalnych, a tych TVN zamierza wyemitować 8. Uczestnicy zostaną wyłonieni w drodze castingu, do którego można się już zgłaszać poprzez specjalny formularz na stronie tvn.pl. Ale na tym nie koniec nowości. Zobacz też Milionerzy. Rondo to nie jest element toczka. Odmiana winorośli czy część sonaty. Milionerzy. Biały krzyż rycerzy maltańskich jest podobny do herbu Wejherowa czy Malty. Milionerzy. Herb szlachecki mający na tarczy w polu czerwonym srebrną literkę to Herb Tusk, Hołownia, czy Ziobro. Milionerzy. Które powiedzenie związane jest z zamachem na króla Zygmunta Trzywaza.